Witam. Dziś pokażę ubranie, które importujemy z Ukrainy, które tam produkuje się na nasze zamówienie. Teraz jestem ubrany w tym ubraniu. To takie typowe wędkarskie, myśliwskie ubranie. Kto nie wie, to teraz sporo brandów znanych, świętowych, oni pod zamówienie produkują swoje ubrania na terenie Ukrainy, tylko nikt tego nie afiszuje. A po prostu oni produkują tam naklejki swoich brandów na tych ubraniach i już sprzedają w kilka razy drożej. My produkujemy to pod własnym brandem, ale na fabrykach, która zajmuje się również eksportowymi zamówieniami dla dużych firm. I mamy 100% kontrol, bo tym zajmuje się produkcja mój kolega. I sprzedajemy to w uczciwej, normalnej cenie, a nie sprzedajemy w kilka razy drożej, jak inne znane brandy. Teraz pokażę bliżej, jak wyglądają te ubrania. Teraz mamy tutaj na ulicy minus 7. Zegarek pisze. Takich wzorów mamy kilka, około 10-12. Teraz ten brand nazywa się Bars. To jest nasz znak towarowy. Bars to jest taki leopard. Snow leopard, jakby to po angielsku było. Jestem ubrany teraz tylko w jedną koszulkę i mogę powiedzieć, że jest bardzo, bardzo ciepło. Zestaw taki składa się z takiej kurtki. Taka kurtka. Ona ma tutaj ocieplenie w środku waty poliesterowej, a z góry jest produkowana z membrany. Membrana ma taką właściwość, że powietrze spokojnie idzie na zewnątrz, czyli od ciała, ale do środku on nie przepuska ani powietrza, ani wody. I trochę później ja mam tutaj wodę, zobaczymy jak to działa, po prostu z góry, czy będzie ściekać ta woda. Można zobaczyć ten materiał, jak wygląda tutaj w środku, czyli z góry jest taki bardzo miękki, nie szeleszczący, ale tutaj już mamy o taką podpinkę membranową. I materiał, jak ja już mówię, nie szeleści, czyli można swobodno poruszać się, kupują większość to myśliwi, ale ludzie, którzy pracują w różnych warunkach, wędkarze do wędkowania i tak dalej. Również jeszcze tutaj mamy ocieplenie, teraz pokażę. Mamy ocieplenie takie. Dodatkowe kręgosłupa. A tu kurtka idzie w całości śliska, żeby można było szybko ubrać się. Spodnie mają wysoki, taki wysoki przód i tył. I jest na gumkach. Dlatego można bardzo łatwo dopasować siebie. Rozmiar dla siebie, dlatego że te gumki są regulowane. Przykładowo teraz ja mam na siebie ubrany rozmiar spodnia 3XL, kurtka 2XL. I wychodzi tak, że mnie nawet nie potrzeba robić krócej to, bo jak osoba jakaś byłaby większego wzrostu, bo ja tak 1,76 m mam, to większego rostu osoba, ona po prostu by do dołu odpuściła te szelki i spodnie już byli w porządku. A ja mam mniejszy wzrost i po prostu podciągaję sobie tutaj te szelki i można spokojnie dopasować. Rozmiary mamy od najmniejszego M-ki. Nawet mamy jeszcze kilka modeli dla dzieci, ale większość to kupują tak od M-ki. Już taki na stylówkę albo na kobietę. Może być i do 6XL. I 6XL to taki największy rozmiar, który taki, nie wiem, na 140 kg może być taki mega duży rozmiar, również mamy. Teraz pokażę, jak tutaj wygląda wszystko po kieszeniom i po suwakom. Suwak to jest polskiej produkcji. Jest potężny, z metalu głównej części i suwak chodzi w dwie strony. Czyli można sobie tutaj otworzyć, przysiąść spokojnie gdzieś tam na ambonie, czy gdzie, żeby to nie było problemu. Dodatkowo jest przeciwwiatrowa osłona, tak samo z membrany, ona nie przepuska powietrza już do środku. I tutaj na rzepie jest zamykane. Również na suwakach
Jest zrobiony taki uchwyt, że można szybko w rękawicach, żeby nie było ciężko to złapać. Szybko złapać i zamknąć się, otworzyć. Kieszeni. Tutaj z przodu dwie kieszenie. I takie ocieplenie. Oni mają przyjemny na dotyk i ciepłe kieszenie. Tak samo tu mamy dwie kieszenie w środku. Tak samo z ociepleniem. I jeszcze jedna jest kieszenia. Tutaj. Można schować tutaj dokumenty. Zapinana jest również na suwak. I dosyć głęboka. Można tam złożyć tam jakiś telefon komórkowy. Co jeszcze? Tutaj mamy tak samo kieszenie na rękawach. Wodoodporne. I z drugiej strony. I kurtka również ma jeszcze z dołu gumku. I ta gumka tak samo może dopasować się do ciała. I dlatego ten rozmiar jest dosyć uniwersalny. I również gumki mamy tutaj na rękawach. Co do temperaturnego reżimu, to wytrzymuje, tak by polecał używać, do minus 20 do siedzenia na ambonie realnie, a minus 25 do chodzenia. Ale teraz powiem tak, mamy minus 7, to żadnych problem bez jakiegoś tam termo ubrania, po prostu w jednej podkoszulki, to żadnej problemy u mnie nie ma. Dosyć mi jest ciepło. Można spokojnie sobie, śnieg spokojnie tu spada. Zimno w rękach, ale pokażę. Jak śnieg jest, to wystarczy po prostu kilka razy. Można spokojnie sobie ulec się na śnieg tam, czy usiąść. I teraz pójdziemy, ja mam tutaj wodę i zobaczymy. Mamy teraz już tutaj wodę. I teraz spróbujemy na wodoodporność. Tak wygląda. Czyli po prostu woda spada wtedy. I wystarczy kilka razy. Jak będzie deszcz, to wtedy również żadnego problemu nie będzie, bo tutaj mamy taki dosyć potężny. Tak wygląda, woda stoi na tym i schodzi po prostu do dołu. A woda ciepła jest z domu. Kurtka ma jeszcze kaptur odpinany. Taki kaptur ociepiony polarem. Tak to wygląda. I tutaj, kiedy zamyka się, to mamy to tak samo ocieplenie dodatkowe z góry. Tak osłona przeciwwietrowa. I tutaj dodatkowo jeszcze. Tak. Można zamknąć się. I już spokojnie. Można nie boić się deszczu. Tak, tutaj jest taki ściągacz, można ściągnąć sobie. I teraz pokażę jeszcze spodnie. Spodnie mają tutaj dwie kieszenie dużych z ociepleniem. Tak samo mają ocieplenie z waty poliesterowej i materiał membrana. W środku jest śliski. Tutaj rozmyka się to wszystko, aż do samego dołu. Jest dosyć wygodnie, przynajmniej dodatkowo tak dla tych osób, które jest gruby, że z których spadają takie normalne spodnie, że muszą cisnąć tam pasem czy coś takiego. Tutaj żadnej problemy nie ma z tymi ograniczkami, bo tu jest tak samo gumki wbudowane od tylu i po bokach. I spokojnie oni dopasują się te spodnie do kształtu figury osoby, która ich używa. I mamy, jak mówiłem już, mamy kilka tych wzorów. Mamy kilka takich wzorów, tam około 10-12, ale teraz mam tutaj przy sobie jeszcze kilka popularnych, to pokażę. Taki
Військовий типово то, що називаємо мультіком, або ясний моромов імені нього. Або може бути отакий ріпстоп. О, олівковий матеріал тут, бачу, не мембрана, а ріпстоп. Отпорний на ушкодження. От. Але ушиття те саме. І в коложе оліва. Отакий олівковий. З каптуром. А, і каптури отпінали. Чи каптур можна собі отпінати, чи так. І не уживочки, де такого не треба. Ось такий маємо власний продукт. Можна ще повідомити, що цього продукту наразі він є досить так ексклюзивний, для того, що не спроваджаємо там в дуже багато лощах. От, може, около 1000 штук огульні було продано. Чи попросту не у всіх саме такі комплети. От, купити то можна через інтернет або у нас в склепі. Адрес бенже тут і в описі, в лінку. І рівно на Allegro можна купити, там є лінк до сторони. Ціна є не дуже дуже, евентуально, то залежить від промоцій, ну так можна мовити в районі 300-350 злотих, то залежно від моделі. Або може бути якась промоція, але треба бачити, як іде кінець сезону, там, або вибше даш моделі, то втеді ціна може бути трошки танша. От, і можуть бути якісь додаткові гратіси. Маємо ще рівніш літнє убрання, але то ж кіди бенже початок сезону, так замішан, стоя на грам фільмик про літнє убрання, про віщення, так само в добрих цінах, евентуальний комплект літній, то 120 злотих. Сподні і куртка, а комплект такий ясенній, то около 160-170 злотих, це не менше. От. І рівніш шукаємо клієнтів гуртових з різних країв. Ну і з Польщі, склепи інтернетові, склепи венткарські, мишлівські. Є ж кілька клієнтів мами в Вроцлаві, в Варшаві. Рівніш спродаючи наші комплекти в Чехах. І в Англії, і зараз ще там евентуально в Словенії бенджами спродавати. То шукаємо з інших країв гуртових відбірців. Можемо то продуковувати під замовлення в дуже хілощах. От, ну і більше хілощ інформації у нас на стороні. Все в описі бенджа написане. Дякую всім наразі за то, що почали цей фільмик. Заставляйте лайки. Дякую і до відзення.